8 września w sanktuarium Woli Głowskiej odbyły się dożynki diecezjalne. Mszę świętą dziękczynną odprawił biskup Piotr Sawczuk. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystej Eucharystii, w czasie której chcemy wznosić nasze umysły i serca ku Bogu i dziękować serdecznie za Jego błogosławieństwo w czasie tegorocznych żniw, w czasie wszystkich polowych prac, które do tej pory wykonywaliśmy w tym niełatwym roku, roku dotkliwej suszy. Dlatego stajemy tutaj, w naszym diecezjalnym sanktuarium Woli Głowskiej, z wielką troską, niepokojem. Chcemy przez przeczyste dłonie Matki Najświętszej te wszystkie troski składać Bogu i prosić Go, żeby nas chronił, by chronił polską wieś, by chronił każdą polską rodzinę. Wieńce, piękne wieńce prezentowane na początku, przed rozpoczęciem mszy świętej, są jakimś świadectwem tego, że cały trud odnosimy do Boga. Ten motyw krzyża, Eucharystii, figura Matki Bożej, świętego Jana Pawła II, można powiedzieć, na temat symboliki każdego z tych wieńców można by napisać pracę magisterską, żeby wejść w głębie tego, co wyrażają te piękne, misternie wykonane symbole. Po mszy i prezentacji wieńców dożynkowych rozmawialiśmy z współorganizatorami uroczystości. Rok był bardzo trudny, obfitował w różne problemy, a to było za zimno, a to za sucho, a mimo to rolnicy robili wszystko, by tegoroczne plony nie były najgorsze. Ze zbożami źle nie jest, ale z kukurydzą, z paszami dla bydła, z ziemniakami o wiele gorzej. Także w naszym powiecie produkują dużo owoców miękkich, a tym też susza zaszkodziła. A więc dziękujemy im za ten trud i wysiłek. No i życzymy, żeby omijały ich troski, kłopoty, problemy te, o których mówiłem, a także inne, te związane ze zbytem produktów rolnych, z niskimi cenami. Wierzymy, że się poprawi. No, dzięki Bogu deszcz popadał i to solidny, a więc jest nadzieja, że te prace przygotowawcze do nowego roku rolniczego będą dobre i że w takim razie zbiory w roku przyszłym będą lepsze. W każdym razie życzę tego, żeby w tym najbliższym roku te kłopoty, problemy, które były towarzyszyły im w roku mijającym, wszystkich omijały, rolników i nie tylko. No ja muszę, panie redaktor, powiedzieć, że jestem po raz 9 z naszymi rolnikami, pełniąc funkcję wójta i współgospodarza tych dożynek, bo tak się czuję. Gmina Adamów, tak jak większość gmin powiatu łukowskiego, ma bardzo trudne warunki w tym roku. Susza dotknęła nas, chociaż odpowiednie instytucje, w tym JUNK nasz, czyli Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, twierdził prawie, że do końca sierpnia, że nie ma suszy na terenie powiatu łukowskiego, co nas bardzo dziwiło, widząc, jak wyglądają nasze pola kukurydzy, pola malin, które szczególnie na tym terenie są bardzo popularne. Czy gmina Adamów może w jakiś sposób rolnikom pomóc? Bardzo prosto, obniżając na przykład wszystkim rolnikom podatek rolny. Za to niestety od państwa nie dostaniemy dotacji. I tutaj bym ubolewał albo bym prosił rządzących o bardzo szybką decyzję, bo to jest jeden z prostych pomysłów. Wszystkim rolnikom w tym roku obniżamy podatek rolny do zera. Albo w następnym roku. Bardzo konkretne pieniądze, bardzo wymierne, mogłyby pozostać w kieszeniach naszych rolników. O sposobach pomocy rolnikom mówił też marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Ta pomoc, którą kierujemy na retencję wodną, a 40 milionów euro wpisaliśmy na tego typu inwestycje, które szacujemy na ponad 2 miliardy złotych, mam nadzieję, że do tych pieniędzy dojdzie pomoc również z innych programów krajowych, to lepszej pomocy być nie może, jeżeli chodzi o suszę. Bo jeżeli w naszym kraju w ogóle nie wprowadzimy
racjonalnej gospodarki wodnej, jeśli nadal te nadmiary wiosenne wód będziemy wypuszczać do rzek i będą spływały do morza, nie będziemy potrafili zretencjonować, zatrzymać tej wody na okresy te właśnie, kiedy jej brakuje, to nic z tego nie będzie. Dlatego, że dane meteorologiczne za stulecia pokazują, i to wyraźnie widać, że klimat akurat w tej szerokości geograficznej stepowieje. I my powinniśmy temu zapobiegać. A zapobiegać możemy właśnie przez retencję. Mamy takie możliwości. 11 zbiorników na kanale Wieprzyna w województwie lubelskim jest. Ze zbiornikiem Oleśniki, które mamy wpisane do kontraktu terytorialnego, związana jest też budowa elektrowni, czyli poprawiając retencję, poprawimy też również bilans energetyczny w naszym województwie, który jest niekorzystny. Więc myślę, że to była taka najlepsza pomoc, bo my jako samorząd nie możemy dać pomocy indywidualnym gospodarstwom bezpośrednio, ale pośrednio stwarzać warunki do optymalnego gospodarowania powinniśmy się starać. Budujemy drogi dojazdowe do pól. Nie za dużo mamy tych pieniędzy, ale staramy się jak największą ilość gmin, samorządów obdzielić i tutaj trzeba zaapelować. Panowie wójtowie, burmistrzowie, budujcie te drogi faktycznie, jak niech one będą dojazdowe do pól. Bo budując te drogi dojazdowe do pól, oszczędzamy sprzęt rolniczy też, który dzisiaj jest bardzo drogi, który wymaga również odpowiednich dróg.